Drewno to świetny materiał konstrukcyjny, ale ma pewne wady. Na przykład szkodzi mu ogień. Drewno może zaatakować grzyb. Naszym drewnem mogą się pożywić owady. Jeżeli mówimy o drewnie, o tarcicy konstrukcyjnej, nie możemy pominąć takiego zagadnienia jak impregnacja. Stoję właśnie przy takim urządzeniu do zanurzeniowej impregnacji drewna i ono tutaj przez długi czas leży, moczy się w impregnacie. Dzięki impregnacji drewno konstrukcyjne, a potem zbudowana z niego więźba, będzie odporne na działanie ognia, na działanie szkodników technicznych, czyli różnych owadów, które ryją w drewnie swoje chodniki, a także na działanie bardzo niebezpiecznego grzyba domowego, który potrafi doprowadzić do butwienia drewna. A za chwilę zobaczymy drewno tuż po impregnacji. Jak widzimy, zaimpregnowane drewno troszeczkę zmienia kolor, nawet bardziej niż troszeczkę, bo to na przykład stało się kompletnie zielone. Ale uwaga, bywają też impregnaty zupełnie bezbarwne. Panie Michale, czy ten kolor impregnatu ma właściwie jakieś znaczenie? Tak naprawdę kolor tutaj ma tylko znaczenie informacyjne, po to, żeby dało się łatwo i szybko odróżnić drewno impregnowane od nieimpregnowanego, bo tak naprawdę impregnat jest oddzielnie dodawany i bejca koloryzująca oddzielnie, więc tak naprawdę część klientów, jeżeli elementy mają być widoczne, zamawia także impregnaty bezbarwne, znaczy impregnację bezbarwną, po to po prostu, żeby nie było to drewno zielonkawe. A czy to prawda, że deszcz może taki impregnat z drewna wypłukać? Tak, tutaj to jest impregnaty solne, więc one są wypłukiwalne, dlatego jak drewno na budowie ma dłużej poleżeć, dobrze by byłoby je czymś przykryć, żeby właśnie nie wymyło tego impregnatu. Dlatego taką impregnację zazwyczaj robimy dzień, dwa przed tym, jak klient odbierze towar. Mieliśmy już okazję zobaczyć tak zwaną impregnację zanurzeniową, kiedy to drewno kąpie się w impregnacie, a teraz pokażemy drewno, które jest impregnowane ciśnieniowo. Tak, to jest przykład drewna impregnowanego ciśnieniowo. Większość z widzów widziała już takie drewno, tak zwane drewno ogrodowe. To jest właśnie to. Impregnowane w komorach pod wysokim ciśnieniem i tam penetruje do środka, penetruje impregnat, który jest bardzo słabo wymywalny. W związku z czym to drewno może sobie spokojnie na składzie leżeć. Tutaj ten impregnat nie zostanie wymyty. To drewno może zostać wbudowane w takich miejscach, które są narażone na to, że będzie potem spływała woda. Ale impregnacja to jest jedna rzecz, a jeszcze ważne jest to, żeby drewno było suche. Tak. Drewno ścięte ma około 30% wilgotności. Drewno w stanie tak zwanym powietrzno-suchym to jest drewno wilgotności 18-20%. Większość tego drewna na składzie po jakimś czasie będzie miała taką wilgotność. Drewno można wysuszyć do 0% wilgotności, prawda? Ale tego praktycznie nikt nie robi. Zresztą nie ma sensu, ponieważ drewno pod dachem tej wilgoci tak by nabrało. W elementach zadaszonych drewno będzie miało wilgotność w granicach od 10 do 14% w zależności od pory roku, wilgotności w takim pomieszczeniu, czy wilgotności na zewnątrz, jeżeli to jest jakaś altana zadaszona. Także ta wilgotność drewna w całym życiu elementu drewnianego się zmienia wielokrotnie, tak jak się zmienia zazwyczaj pogoda i środowisko, w którym to drewno występuje. Suszyć można na dwa sposoby drewno. Albo komorowo w podwyższonej temperaturze, albo naturalnie. Bardzo długi. To jest proces długi. Tym dłuższy, im większy przekrój elementu. Natomiast im wolniej to drewno dosycha sobie do takiego stanu powietrzno-suchego, tym dla niego jest to o tyle lepiej, że jest mniejszy skręt, tendencja do skręcania, jest to łagodniejsze. Pękanie tego drewna też jest troszeczkę mniejsze. Czyli reasumując, takie drewno, które się suszy w komorze, ono będzie jednak ulegało pewnym deformacjom, prawda?
Tak, no jeżeli będzie schło pod chmurką, również, tyle że z racji na to, że jest to proces wolniejszy, będą to mniej, powiedziałbym, dyskwalifikujące zmiany dla konkretnej sztuki, bo niektóre elementy mogą się zdeformować minimalnie, tylko i wyłącznie skurczyć z powodu utraty drewna. Natomiast takie rzeczy jak na przykład skręt, tutaj widzimy taką beleczkę, która ewidentnie jest troszeczkę skręcona, ją po prostu wykręciło w ten sposób. Tutaj widzimy taką piękną deseczkę zwichrowaną. W komorze suszarniczej więcej elementów w ten sposób zostanie zdeformowanych, ponieważ proces przebiega szybko, raptownie. Naprężenia w drewnie są z tego powodu większe. Ale czy ono zostanie klientowi sprzedane, czy po prostu pójdzie jako tak zwany wysort? W zasadzie taki element już jest tak bardzo zwichrowany, że to nie jest pełnowartościowy element. Natomiast jeżeli się go przetnie na mniejsze kawałki, które też można wykorzystać, może być pełnowartościowym elementem. I jeszcze jedna istotna rzecz dotycząca suszenia komorowego. Suszenie komorowe czyni drewno odporniejszym na grzyba, na atak owadów. Jest ono praktycznie takiej jakości jak drewno zaimpregnowane przeciwko tym szkodliwym czynnikom. Wiecie już, co to jest impregnacja ciśnieniowa. Widzieliście, jak wygląda kąpiel impregnacyjna. A jest jeszcze jedna bardzo prosta metoda impregnacji, co najważniejsze, tania. Ręczna metoda impregnacji. Cholernie kłopotliwa.